Profesor Zdrówko, czyli Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, zmarła 1 stycznia 2024 roku. Miała 72 lata i od dawna zmagała się z ciężką chorobą, która była bezpośrednią przyczyną jej śmierci. Była jedną z najwybitniejszych profesor nauk medycznych w Polsce, a także specjalistką od edukacji żywieniowej i dietetyki. Christian Oliver Aktor, którego prawdziwe nazwisko brzmi Christian Klepser, zginął w tragicznym wypadku u wybrzeży wyspy Bekia w czwartek 4 stycznia 2024. Miał 52 lata. Niewielki samolot rozbił się z nieznanych dotąd przyczyn. Aktor jest doskonale znany z niemieckiego serialu Kobra, oddział specjalny. Glynis Jones, gwiazda, miała 100 lat. Zdecydowanie najlepiej znana z roli pani Banks w filmie Mary Poppins. Zmarła w czwartek 4 stycznia 2024 roku w Los Angeles z przyczyn naturalnych. Witold Mikołajczuk, znany jako Witek Muzyk z ulicy, zmarł 4 stycznia 2024 roku w wieku 42 lat. Muzyk, gitarzysta, wokalista, kompozytor, akordeonista, aranżer i autor tekstów. Przyczyna śmierci artysty nie została podana. David Soul, aktor, miał 80 lat. Zapamiętany przede wszystkim z jednej z głównych ról w popularnym serialu telewizyjnym z lat 70. Starski i Hutch. Zmarł w czwartek 4 stycznia 2024 roku po bohaterskiej walce o życie w gronie kochającej rodziny. Pietrek Kogucik. Znany youtuber, zmarł w wieku 35 lat. Przez 2 tygodnie był uznawany za zaginionego i poszukiwany. W końcu odnaleziono jego zwłoki w jednym z zakładów produkcyjnych w Trzebiatowie 5 stycznia 2024 roku. Mateusz Rutkowski. Pierwszy w historii Polski skoczek narciarski, który sięgnął po tytuł Mistrza Świata Juniorów, miał być następcą Małysza. Jednak w karierze seniorskiej nie miał już takich sukcesów. Zmarł 7 stycznia 2024 roku w wieku 37 lat. Przyczyną śmierci było prawdopodobnie nagłe zatrzymanie krążenia. Mimo akcji reanimacyjnej nie udało się go uratować. Adán Canto był meksykańskim aktorem. Wcielił się w Sunspota w filmie o superbohaterach X-Men Days of Future Past. Zmarł w wieku 42 lat 8 stycznia 2024 roku. Chorował na rzadką odmianę nowotworu. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski zmarł w wyniku ciężkiej choroby w szpitalu 9 stycznia 2024 roku. Miał 67 lat. Ksiądz zasłynął tym, że walczył o prawdę o Wołyniu. Działał w antykomunistycznej opozycji w czasach PRL. Pomagał ubogim, był prezesem Fundacji Brata Alberta. Walczył też z nieprawidłowościami w Kościele katolickim i głośno o nich mówił. Ryszard Herba, polski aktor, znany z Pokot, Dolina Bogów, Lombard, Życie pod zastaw. Zmarł 9 stycznia 2024 roku. Odszedł po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 67 lat. James Kotak zmarł 9 stycznia 2024 roku. Był legendarnym perkusistą, który przez 20 lat współtworzył grupę Scorpions. Zmarł w wieku 61 lat. Nie ujawniono przyczyny śmierci, jednak wiadomo, że zmagał się z alkoholizmem. Radosław Ibron, znany w wielkopolskich klubach jako DJ Irun. Zmarł 11 stycznia 2024 roku w wieku 28 lat w tragicznym wypadku samochodowym. Annie Nightingale odeszła w wieku 83 lat. Zmarła w domu w Londynie po krótkiej chorobie 11 stycznia 2024 roku. Była angielską prezenterką radiową i telewizyjną, pionierką, jeśli chodzi o udział kobiet w prowadzeniu programów telewizyjnych. Lynn Marta, amerykańska aktorka i piosenkarka. Zagrała w wielu wielkich produkcjach, takich jak Starski i Hutch, Dni naszego życia, American Dreams, czy nominowanym do 2 Oscarów Footloose. Odeszła w wieku 78 lat, prawdopodobnie po przegranej walce z nowotworem, 11 stycznia 2024 roku. Marek Litewka. Polski aktor o bardzo bogatym dorobku artystycznym. Zmarł w wieku 75 lat, 12 stycznia 2024 roku. Nie podano przyczyny śmierci. Wiadomo, że aktor przez lata zmagał się z alkoholizmem. Jakub Mikołajczuk. Zmarł w nocy z 11 na 12 stycznia 2024 roku.
Dziennikarz Radia Białystok odszedł w wieku 42 lat. Nie podano przyczyny śmierci. Wiadomo jedynie, że zmarł nagle. Joyce Randolph, amerykańska aktorka telewizyjna i teatralna, która zdobyła sławę dzięki swojemu udziałowi w pierwowzorze serialu Miodowe lata, czyli w The Honeymooners. Jak przekazał jej syn, kobieta zmarła z przyczyn naturalnych w wieku 99 lat, 13 stycznia 2024 roku. Magdalena Dobrowolska była charakteryzatorką filmową i wizażystką, pracowała na planach filmów i teledysków, była również związana z teatrem. Poinformowano jedynie, że jej śmierć była nagła, nie podano przyczyny. Miała 44 lata. Odeszła 14 stycznia 2024 roku. Lew Rubinstein, rosyjski poeta i aktywista, tydzień przed śmiercią trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami, których doznał w wyniku potrącenia przez samochód. Wielokrotnie otwarcie krytykował politykę władz. Miał 76 lat i odszedł 14 stycznia 2024 roku. Dan Marburger, dyrektor liceum w Perry w stanie Iowa, zmarł po 9-dniowej walce o życie w szpitalu. Przyczyną śmierci były rany odniesione w strzelaninie. Mężczyzna próbował ratować swoich uczniów, odwracając uwagę 17-letniego napastnika. Odszedł 14 stycznia 2024 roku jako bohater. Kay Bernstein, prezes Hertie BSC i klubu drugiej Bundesligi. Nie podano szczegółowych informacji dotyczących okoliczności śmierci mężczyzny. Przekazano, że wieczorem położył się spać i rano już się nie obudził. W jego domu miała miejsce akcja ratunkowa, jednak nie przyniosła ona rezultatu. Miał 43 lata. Odszedł 16 stycznia 2024 roku. Giuseppe Spaniuolo zmarł w wieku 76 lat. Był ostatnim mieszkańcem Ols Roschino w prowincji Salerno we Włoszech, miasta muzeum wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jak podano, trafił do szpitala Rugi, gdzie zmarł w wyniku krwotoku 19 stycznia 2024 roku. Frank Farian, a właściwie Franz Reuter, niemiecki producent muzyczny, założyciel zespołu Bonnie M i duetu Milli Vanilli, zmarł 23 stycznia 2024 roku. Miał 82 lata. Nie podano przyczyny śmierci. Ewa Podleś, światowej sławy polska śpiewaczka operowa o unikatowym głosie kontraltowym, zmarła 19 stycznia 2024 roku. W wieku 71 lat prima donna przegrała walkę z nowotworem płuc.